Zauważyłeś, co dzieje się na początku nowego roku? Ludzie rzucają palenie, siłownie są przepełnione, a ludzie stają się milsi dla siebie nawzajem. Nowy rok, nowa ja. A widzisz tych wszystkich zmotywowanych ludzi miesiąc później? Dokładnie. Zastanawiamy się nad tym, co chcemy osiągnąć. Mamy pewne niejasne wizje i od czasu do czasu momenty motywacji. Więc dlaczego to nie działa? Poniżej zaprezentujemy przykład bardzo konkretnej i skutecznej metodologii. Na początku może sprawiać wrażenie zbyt wymagającej, ale poczekaj do końca. Zobaczysz, że to naprawdę ma sens. Zaczynamy. Po pierwsze, znajdź czas na stworzenie planu. Niekoniecznie musi to być nowy rok albo twoje urodziny. Może to być dzisiaj lub następna sobota. Po prostu wybierz dzień, w którym masz trochę wolnego czasu i obiecaj sobie, że nie znajdziesz żadnych wymówek. Łatwo powiedzieć, nie chcę mi się niczego pisać, ułożę sobie to wszystko w głowie. To tak nie działa. Jeśli znalazłeś już odpowiedni czas i motywację, napisz, co chciałbyś osiągnąć w tym roku. Nie zastanawiaj się nad kolejnością, priorytetami czy przeszkodami. Skup się na podstawowych, ogólnych celach. Następnie zastanów się nad każdym z wypisanych celów. Postaraj się, aby każdy z nich dopasować do założenia SMART, a więc aby był konkretny, wymierny, możliwy do zrealizowania, realistyczny i ograniczony czasowo. Zmieni to twoje marzenia w realistyczne plany. Prosty przykład. Nie wystarczy powiedzieć, chcę zrzucić parę kilogramów. Powinieneś napisać, rzucę 5 kg przed 31 października 2018 roku. Zamiast chcę zarabiać więcej, napisz, w następnym rocznym rozliczeniu podatkowym będę mógł wpisać dochód o 5000 zł wyższy niż ubiegłym. Widzisz różnicę? Gdy już masz szczegółowy plan, postaraj się uzasadnić każdy z celów 5 argumentami. Ćwiczenie to pozwoli ci przede wszystkim określić, które z celów nie są istotne. Jeśli nie jesteś w stanie dokazać ich wartości, nie powinieneś spędzać tak wiele czasu zastanawiając się nad ich realizacją. Poza tym, ta lista pomoże ci zmotywować się w trudnych chwilach. Dla przykładu, chciałbyś mieć więcej pieniędzy, ale jest tyle rzeczy, które chciałbyś sobie kupić, a więc otwierasz listę i przypominasz sobie swoje argumenty. Może zmotywować, prawda? Pamiętaj o tym, aby stworzyć plan odnośnie do wszystkich sfer swojego życia. Często skupiamy się wyłącznie na planowaniu kariery zawodowej lub formy fizycznej. Powinniśmy również pamiętać o naszej rodzinie, związkach, przyjaciołach, umyśle, spokoju, rozwoju własnym, przyszłości itd. Czasami zapisanie spotkam się ze starymi znajomymi z liceum albo spędzę jeden wieczór tygodniowo, na przykład niedzielę, tylko z mężem, lub poczytam przynajmniej jedną książkę na miesiąc, pozwoli nam bardziej skupić się na tych sferach życia. Spróbuj teraz ułożyć swoje cele w kolejności od najbardziej do najmniej ważnych. Jest to kluczowa część układania planu. Przemyśl to dobrze. Jeśli twoje cele są już ustalone, opisane, uzasadnione oraz ułożone w odpowiedniej kolejności, ustal dla każdego z nich pierwszy krok, jaki wykonasz. Podzielenie każdego celu na małe kroki sprawia, że będzie on łatwiejszy do osiągnięcia, a ty szybciej zobaczysz postęp. Zrób to jak poniżej przykładach. Rzucę 5 kilo przed 31 października 2018 roku, zadzwonić do Tomka i spytać, czy chce ze mną biegać. W następnym rocznym rozliczeniu podatkowym będę mógł wpisać dochód o 5000 zł wyższy niż ubiegłym, zapisać się na kurs zarządzania. Skontaktuję się z 5 znajomymi z liceum, zadzwonić do Asi i zapytać, czy chce się spotkać na kawę. A teraz pora na ostatni krok. Ustal termin dla każdego z kroków do osiągnięcia twojego celu i wpisz go w kalendarz. Terminy mogą być ambitne, ale niech pozostaną realistyczne. Czytaj swoją listę, na przykład raz w miesiącu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadzaj zmiany. Aktualizuj ją. To już koniec metodologii. Gorąco zachęcamy do jej wypróbowania. Może wydawać ci czasochłonna, ale wyniki cię zaskoczą.